Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Rookie Restarts V4, czyli fangame'u, który aktualnie odrywamy sobie na kanale. Moi drodzy, jesteśmy w raczej końcowych fazach pierwszego procesu i jedynego niestety procesu klasowego. Przypominam, że potem mamy tylko Daily Life chapter 2, a następnie filmik, który twórca łaskawie, to nie mówię tylko absolutnie ironicznie, wrzucił, żeby domknąć fabułę i nie pozostawić nas z wielką niewiedzą. Bo to byłoby bardzo bolesne. Fangame jest naprawdę niezły i szkoda by było po prostu, gdyby to wszystko tak po prostu się rozpłynęło. Tak czy siak, jesteśmy na razie w chapterze pierwszym, więc wyprzedzajmy faktów. Harmonii powoli zaczęła się ziemia usuwać spod stóp. Pozwólmy sobie na takie stwierdzenie. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że ona jest zabójczynią. A wszystko na razie to wskazuje. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś plot twist, wątpię w to, szczerze powiedziawszy. Raczej już będziemy dobijać ostatni gwóźdź do jej trumny. Ale przed tym jak zaczniemy, bardzo bym was prosił o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze to nie zrobiliście na tym kanale. Bardzo wam za to dziękuję, jest to niesamowicie pomocne w walce z zasięgami YouTube'owymi, które też są niezłym, kurczę, tutaj zabójcą i sprawcą zarazem. Także, moi drodzy, przechodząc do samego odcinka. Ja zrobiłem! Ja to zrobiłem, więc proszę, zagłosujcie na mnie, błagam! Okej, cóż. Ona nie przyjmuje to zbyt dobrze. Muszę znaleźć sposób, żeby ruszyć naprzód. Non-stop debate. Okej, strach Glenna. Nie wierzę, że ta laska zrobiła coś z moim zegarkiem. Tylko ja to mogę robić. Zamknij się. Guys, please. Proszę was, musimy głosować. Hunter, chill out. Hunter, wyluzuj. Zrusujemy za minutę. Zabójca mnie wrabia, a wy się dajecie złapać, dupole. Twoje zachowanie sprawia, że jesteś bardzo podejrzana, pani Campos. Naprawdę tak jest, ale dlaczego zabija Glenna? Motyw do niej nie pasuje. Ponieważ to nie zrobiłam, łatwizna. Okej. Czy możemy teraz rusować? Czy Harmony na pewno jest winna? Muszę sprawdzić jeszcze raz. Dobra, muszę się skupić. To, że muzyka się zmienia swoją drogą. To nie jest raczej to, w co powinienem strzelać. Hunter, chill out. We'll vote you in a minute. Ugh. The killer's framing me and you're all falling for it. Stupid. Chyba czyli tutaj nie. Super suspicious, Miss Campos. It really does. But why would she have... Czekajcie, muszę się zastanowić. Mamy dowód taki jak notatka Angeli. To jest to właśnie. Mamy krew w pralni. A może ktoś rzeczywiście owrabia i trzeba jakby potwierdzić te niebieskie słowa, że ktoś owrabia właśnie tym dowodem. Rozpiska. To raczej nie jest związane z tym. Mieliśmy tam jeszcze dwie rzeczy Glenna. Nie ciało Glenna, tylko notę z Glenna. Oraz strach Glenna. No nie wiem, na razie chyba bym się z nią zgodził po prostu. Nic innego to nie pasuje, moim zdaniem, ale być może się mylę. Chyba, że praniem trzeba strzelić w ostatnie jej słowa, ale to by było trochę niepasujące, moim zdaniem. Ale z drugiej strony, jak się z nią zrodzimy, może to po prostu chodzi o to, że Marie będzie próbowała jej trochę pomóc. Na pewno te z głosowaniem rzeczy nie są ważne. The killer? That might be right. Zgadzam się. No właśnie, ale dlaczego ona by zostawiła te rzeczy? Poczekajcie, Harmonii może mieć rację. Co? Well... Jestem zadowolona. Cóż, po pierwsze, dlaczego ona miałaby bezpośrednio wskazywać na siebie zakrwawionymi ubraniami, które zostawiła w pralce? Chyba, że robi jakiś 1000 IQ ruch,
gdzie ona zostawia dowody, które sprawiają, że ona jest podejrzana, żeby po prostu odwrócić kota ogonem i sprawić, że przez to, że jest podejrzana, nie będziemy jej podejrzewać. Więc co robi Wiktor? Możecie dać mi przerwę? Możecie mi odpuścić? Chodzi o to, że on się przebiera za Geniusza, okej? Okay? Trochę też zamuliłem pałę. Ale poza tym, Harmony właściwie nie pasuje do motywu. Nie sądzę, żeby ona miała przyjaciół, z którymi chciałaby uciec. I guess. Mogę zabić? Tylko po to, żeby uciec sama, chyba, ale też... Hunter! Właściwie obstraczasz siebie i Harmony przez cały proces. To przez to, że pracowaliśmy razem, żeby zabić Glenna. Ona planowała uciec ze mną. Okej, okay, teraz to jest ohydne kłamstwo. Hunter, zostaw mnie już w spokoju, człowieku. Jeżeli zabójca naprawdę kontroluje Huntera, tak jak podejrzewamy, to czy osoba, którą oskarża Hunter, nie jest dosyć niewinna? Co masz na myśli? Dobrze myśli, Mari. Rzeczywiście dobrze myśli. Jeżeli rzeczywiście Hunter by współpracował ze sprawcą, bo bałby się czegoś, to czemu by próbował zwalić winę na Harmony? W sensie, jeżeli ona jest sprawcą, to dlaczego na nią by próbował zwalić winę? Jeżeli Hunter widział, że Harmony zabija Glenna, a następnie Harmony uciszyła go, to ona zdecydowanie zrobiła kiepską robotę, skoro jest oskarżana przez ten cały czas. Może ona specjalnie kazała siebie oskarżać, żeby właśnie tak to wyszło? Jeżeli naprawdę korzystamy z karty 1000 IQ, do każdego pomysłu, który mamy, to nigdy do niczego nie zajdziemy. Oczywiście Harmony wciąż może być zabójczynią. Myślę po prostu, że... jest dwójka osób, które bardziej do tego pasują. Ja? Nora i Otum. Zacznijmy od motywu. Ze wszystkich myślę, że ta dwójka pasuje do niej najlepiej. Zdecydowanie. One wydają się zbliżyć do siebie dosyć solidnie. Dosłownie matka i córka, dziwacznie jak cholera. Dokładnie. One mogły bez problemu się ze sobą jakby steamować, żeby zabić Glenna. Czyli wracamy do tej mojej poprzedniej teorii, prawda? I do tej, której się trzymaliśmy. Szczerze wam powiem, tu nie będę ukrywał absolutnie, chociaż zazwyczaj bardzo dumny jestem z tego, jak dobrze wnioskuję. Całkowicie mnie zbił trop z Harmony. Byłem praktycznie pewien, że rzeczywiście to może być Harmony. I zaraz się okaże, że to pewnie będzie Harmony i to w ogóle będzie śmieszne. Ale wracam do teorii, którą miałem wcześniej, że Nora i Otum miały tutaj duże pole do popisu, żeby ewentualnie zatemperować miejsce zbrodni i ogólnie wszystko, co się tam działo. Były zeszłej nocy same, racja? Mogły wymyślić całe to morderstwo. Potem jak przestała naciskać na Chinatsu, żeby dać jej alkohol, widziałam jak idzie do jadalni. Gdzie jestem prawie pewien, że Otum zmywała naczynia. Tak, Nora przyszła ze mną pogadać, ale... potem chciałyśmy iść razem popływać, więc... nie jest tak, że... same myślałyśmy o morderstwie. Tak! A my byłyśmy z Harmony przez resztę nocy. Razem. Razem pływałyśmy i razem poszłyśmy do łóżka. W sensie poszłyśmy spać. Nie czuję się razem do jednego łóżka, ale chodzi o to, że razem poszły w spanko. Pewnie tylko udawałyście, że poszłyście spać. Użyłyście mnie jako alibi, żałosne. Okej, okay, ja i Otum. Jesteśmy wcale tak blisko. Lubię Otum, ale nie do tego punktu, który cię zamordowałabym, żeby uciec razem. Trochę mi to przypomina relacje Kokichiro i Gonty. Gdzie Nora oczywiście by była w tej relacji z Kokichim, a Otum byłaby Gontą. Aczkolwiek mam gdzieś taki z tyłu głowy taką myśl, że to może pójść tak naprawdę w dwie różne strony. Z jednej strony być może to właśnie Nora próbuje wykorzystać Otum do tego, żeby uciec. I może ją wrobiła tak, żeby ona zadała te ciosy, a może Otum po prostu rzeczywiście chce uciec, tylko że nie z Norą, ale z Sukim. Nie skrzywdziłabym nikogo. Otum, jesteś super. Ale nie jesteś osobą, z którą bym się normalnie zaprzyjaźniła. Gdybyśmy były na zewnątrz, prawdopodobnie nie chciałabym w ogóle z tobą gadać, więc nawet jeżeli byś uciekła ze mną, to tylko przez to, że musiałabym kogoś wybrać. Ej, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Nie jesteśmy. Jesteśmy bardziej... Jeżeli stąd wyjdziemy, pewnie wyślę ci pocztówkę raz na jakiś czas. Ale zimna sucz, co? O, Nora mogła zmienić swój zegarek, kiedy tylko chciała. Nie musiała
Ale nie musiała nawet to robić. Ona mogła po prostu skłamać o czasie dla harmonii. Oho! Palacz w boju. Może zrobimy krok wstecz. I tak jak powiedziałam wcześniej, mogła z łatwością zmienić mój budzik w domku, żeby pasował do swojego zegarka, kiedy zabierało moje ubrania. Panno Jajec. Panna Jajec jest już kryminalistką. To by mnie jej zaskoczyło, znowu sięga po pałkę. Żeby to ona właściwie odbrała życie. Nora nikogo by nie skrzywdziła. Nie tak ją uczyłam. Chociaż nie jest tak naprawdę moją przyjaciółką. Ach, nie powinnam była nic mówić. Otum, bądź szczera. Czy Nora powiedziała ci, że zabije Glena? Ja! Na pewno Otum wiesz wszystko, cholera! Może nawet jej pomagała. Nora mogła zmusić ją do pomocy. W ten sposób, jeżeli byśmy zagłosowali na nią, pomylilibyśmy się i ona i Otum mogłyby uciec. Jeżeli one naprawdę to zrobiły, żeby go zabić, jak mamy dowiedzieć się, kto zadał ostatni cios? Hej! Lepiej zamknijcie mordy! Nora odeszła ze swojego punktu i powoli zaczęła iść w moją stronę. Nie wiem, czy próbuję być straszna, więc wstałam i próbowałam wyglądać tak bardzo niewzruszona, jak tylko mogłam. Zacisnąłem pięści, na wszelki wypadek. Swoją drogą, Nora bardzo pasuje do osoby, której mógłby się bać Hunter. W sensie, uwierzyłbym, że Hunter boi się też Harmonii. Na pewno nie wierzę, żeby się bał Otum, chyba że Otum odpaliła jakąś taką swoją drugą osobowość, powiedzmy. Ale myślę, że Hunter może bać się Nory. Nora, co ty robisz? Lepiej, żeby nie było to nic głupiego. Ona miała... Patrzyła na mnie, idąc powoli w moją stronę. Próbuję zapadła cisza. Jestem obok mnie. Popatrzyła na mnie pusto. Spojrzałem naprzód. I starałem się... tak stać, żeby... Jakby... Nie pokazywać swojej... W sensie... Nie pokazywać tego, że jakoś może mnie ona zastraszyć. Po tym, jak skończyła się pauza, ona położyła dłoń na moim ramieniu i zaczęła mówić. Mari, zrobiłam wiele złych rzeczy w moim życiu, ale morderstwo nie jest jednym z nich. Możesz mnie oskarżać ile tylko chcesz, ale będę walczyła. Ona zawsze miała ten wisiorek w serduszko? Nie podejmiecie przecież złej decyzji. Więc chciałbym zapytać, jeżeli byłabym zabójczynią, dlaczego miałabym być szczera co do mojego zegarka? Powiem wam tylko, że bardzo mi się podoba motyw, że ktoś zszedł ze swojego stanowiska, żeby podejść i tak oczywiście naruszyć przestrzeń osobistą. W sensie, nie jest to nic dobrego, takie naruszanie przestrzeni, ale to jest mocny znak, prawda? Mocny znak. Czy to bezpośrednio wskazywałoby na naszą trójkę? Możesz spojrzeć na to w tym momencie, 11:40, tak jak powiedziałam. I przyznaję, motyw technicznie pasuje do nas. Ale jesteśmy tutaj tydzień. Czy naprawdę myślicie, że aż tak bardzo chcę stąd wyjść? Zostanie tutaj prawdopodobnie jest bezpieczniejsze niż podróż do domu. Nic, co zrobi Morkuma, nie sprawi, żebym chciała stąd wyjść. Wiesz, jaki jest poprawny wybór, Marie. Obie wiemy. Nora powoli odeszła ode mnie i podeszła do Otum. Wszyscy w ciszy patrzyli się, gdy ona szła. Nie podeszła do Otum. Ona owinęła dłonie wokół niej i położyła sobie jej głowę na... I położyła głowę na jej ramieniu. Naprawdę myślicie, że Otum by mogła czymś skrzywdzić? Spójrzcie, anioł. Przez was płaczę, biedactwo. Nora położyła dłonie na ramionach Otum i obróciła się. Hej, przepraszam, że nie mogłam cię obronić lepiej. Kiedy to powiedziała, uścisnęła ją. Tak dobrze się nami zajmowałaś. Gotowałaś śniadanka i obiady. Dla wszystkich, przez wszystkie dni, które tu byliśmy. I to? Tak ci się odpłacają. Tak się nam odpłacają. Nie zabiłaś go, prawda o to? Oczywiście, że nie. To byłoby okropne. Tak. Byłoby okropne. Nora odeszła od Otum
i wróciła w swoje miejsce. No, ciężko mi nie lubić tej postaci po tej scenie, naprawdę była mocna. Szczególnie, że naprawdę na mnie zadziałała, nie mam pojęcia, czy to ona to zrobiła. Raczej bym widział, że być może takie samo coś odwaliła przed Otum w kuchni. I jakoś się zbalansowała, ale o tym wydaje się szczerze, no nie wiem, ciężko powiedzieć, ja po prostu jestem widzem tego spektaklu. Nie szła, zauważyłam, że patrzy na o tym w taki sposób, rozczarowana. Ach, ufałam ci. Dlaczego ona nam powiedziała o czasie? Jeżeli to rzeczywiście miało działać na jej niekorzyść, Otum oraz Harmony, jeżeli to rzeczywiście miało działać na niekorzyść tej trójki. Hej, Nora. Czy ty i Atum zrobiłyście coś po tym, jak skończyłyście pływać? Nie, Otum chciała pójść do spania. W porządku. Cóż. To, że nam powiedziałaś o zegarku, nie oznacza dokładnie, że jesteś pogrążona, tak samo jak zaczerwione ubranie harmonii. Nie, debunk trochę oczyszczona. Debunk? Zdemaskowana? Zdemaskowana. Tak samo jak ubranie nie zdemaskowały harmonii. Więc to dalej może iść z waszej trójki, chociaż chyba powinniśmy trochę podyskutować o Otum. Tak, dlaczego nie podyskutujemy o Otum? Ja naprawdę nie widzę, żeby Otum mogła kogoś skrzywdzić. Może jeżeli by byłaby manipulowana przez Norę, ale... Otum ma właściwie takie samo alibi jak pozostała dwójka. Czyli właściwie żadne. Mogłaby to zrobić. Tak, ale jakby pomysł, żeby Otum prawie odcięła komuś głowę, nie wydaje się być prawdą. Ludzie... Zabójstwo jest dla mnie zbyt straszne, ja nie mogę nawet zabić robaczka. Kiedy znajduję pająka w moim domu, zawsze łapię go i wypuszczam. On przecież też ma swoje życie, tak jak ja, ty i Suki. Ja lubię chować je do szklanki i zostawiam je przy drzwiach sąsiada. Nie ma nic bardziej creepy niż znalezienia filiżanki pełnej martwych pająków przy drzwiach. Jesteś przerażającą i paskudną osobą, Emily. Tyle ci powiem. A nawet nie lubię pająków. Ha, to jest chory prank, Emily. Możesz sobie wyobrazić ten horror. Wiem, racja. Pewno razu oblałam mojego brata kubkiem pająków. Najzabawniejsza rzecz, jaką zrobiłam. No kurwa, obchodzić twój kubek pająków. Możemy wrócić do dyskusji o tym, że o tym całkowicie nie jest zabójcą Glena? Nie powiedziałbym tego. Może nie mogła zamordować, ale... Ale to prawdopodobnie nie jest prawda. Każdy może być, może się posunąć do morderstwa, jeżeli dostanie odpowiedni powód i okazję. Poza tym ona jest strasznie creepy z tym Sukim. Zawsze gada o tym, jak on lubi uderzać rzeczy i w ogóle. To nie jest normalne. Nie wiem, o czym mówicie. O tym jest całkowicie nie jest podejrzane. Okej, Nora właśnie opuszcza statek, na którym płynęła z Otum, tak mi się wydaje. Otum zdecydowanie nie zdradziła całkowicie naszej przyjaźni przez zabicie Glena, chociaż całkowicie mówiłam jej, żeby nie wpadła w motyw Mokumy. Ta. I nie użyła harmonii i mnie do alibi. Całkowicie. Nigdy by nie robiła niczego z moją własnością, ani nie manipulowałaby mnie, żebym pomogła jej popełnić morderstwo. To po prostu nie w jej stylu. Nora, co? Czy ty coś wiesz i próbujesz przyszpilić do niej morderstwo? Otum, wal się! Co? Nora, nie mów tak! Zabiłaś go, wiem, że to zrobiłaś! Nie, nie zrobiłam! Ja nic nie zrobiłam! Och, jestem w 100% pewna, że zrobiłaś! Nora, przestań! Nikogo bym nie skrzywdziła! To nic nie oznacza! Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami! Nigdy bym ci nie użyła, nikogo z was. O, jasne! Na pewno te bzdury z Sukim zostały wymyślone, żebyśmy myśleli, że jesteś zbyt głupia na morderstwo. Hej, nie obrażaj Sukiego! Hej, to jest cios poniżej pasa! Co ci zrobił Suki? Otum. Wczoraj się na co byłaś dosyć zdenerwowana.
Tak, ponieważ nie lubię wody. To przecież ty zasugerowałaś, żebyśmy tam poszły. Zaczęłaś chlupać ubrania Harmonii, a następnie powiedziałaś, że powinniśmy jej zdobyć nowe. Manipulowałaś mnie przez ten cały czas. Dlaczego kłamiesz? To ty powiedziałeś, żebyśmy tam usiadły, a kiedy tam przyszła, to już pływałaś na Eros Harmonii. O, więc teraz będziesz sobie wymyślała. Ufałam ci. Ja niczego nie wymyślam. Dlaczego próbujesz wrzucać mi kłody pod nogi? Nora, wciąż możesz mi zaufać. Mam na myśli, kiedy Autumn przyszła na... do nas, Nora już była tutaj ze mną. Więc o tym akurat nie kłamie. I to właśnie przez nią. Boże, muszę znaleźć coś, co pozwoli mi pójść naprzód. Wow, mocne jest to. To jest naprawdę mocne. W sensie ciekawe. To ty byłaś w kuchni, zanim poszliśmy pływać. Na pewno wzięłaś tamto narzędzie zbrodni. Morderca użył noża Glena. To, że byłam w kuchni, nic nie oznacza. To jest błąd. O, więc teraz zachowujesz się, jakby Glen został zabity swoim własnym nożem. Mam na myśli, nie zdecydowaliśmy się, co jest narzędziem zbrodni. To oczywiście nóż z kuchni. Jakby zabrała mu nóż? Założyliśmy, że zginął w ataku zwiastka. Ciężko by było, żeby zabójca zabrał mu go. Nie dla ultimate złodziejki. Nie sądzę. Kiedy zacząłem Glena idącego w moją stronę w lesie, on nosił nóż w ręce. Dokładnie, więc oto prawdopodobnie zabrała nóż z kuchni za moimi plecami. Ufałam ci. To nieprawda. W kuchni nie ma noży. Chwila. Czemu on to powiedział? Szczerze, zostawiałem się z tym strzelić, ale teraz prawie pewien jestem, że trzeba strzelić w słowa Huntera. Chyba, że on tak gada i to jest źle zrobione, to część procesu. O, Glena. Słuchajcie. No nie wiem, dlaczego, nie wiem, w sensie to jest na pewno zaprzeczenie to co on zrobił. To, co powiedział Hunter, ale to jest dziwne. To nam raczej nic nie mówi. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest narzędzie zbrodni osobiście. Jest to... No nie wiem, chyba osobiście bym strzelił w ostatnie słowa Huntera. We did conclude he died in a sneak attack. That would be pretty difficult if the killer had to sneak it off him. Bardzo mi się podoba ten proces. Not for the ultimate beef. I don't think so. When I saw Glen walking towards me from the forest, he was carrying a knife in his hand. Exactly. So Autumn probably snatched a knife from the kitchen behind me. Dlaczego Hunter właśnie nie wtapia swojej ofiary? That's not true. I don't think so. No, that's wrong. I don't think so. Hunter, w kuchni zdecydowanie były noże. Interesting. Próbuję bronić Autumn. Interesujące. Nie, właściwie myślę, że Autumn jest zabójczynią. Szczerze, o ile to jest możliwe, że Nora miała coś wspólnego z tą sprawą, myślę, że też jest bardzo możliwe, że Autumn pracowała sama. Marie, nawet ty myślisz, że ja to zrobiłam? Ona chciała uciec z sukim. Naprawdę. Ona jest... myślę, że ona jest osobą mocno psychopatyczną. Mocno. Cóż, niekoniecznie. Myślę, że jesteś teraz naszym główną podejrzaną, ale to może się z łatwością zmienić. Jeżeli Nora mówi prawdę i o tym naprawdę poprowadziła ją i zachęciła do zrobienia tych wszystkich rzeczy, to jest strasznie podejrzane. Dodatkowo, z Hunterem, który ją broni... Chyba powinniście zagłosować na mnie. Czy to nie będzie świetne? Albo o tym. To będzie lepszy wybór, skoro ja zabiję Glena. Nie chcecie zdjąć, racja? Mówię wam teraz. Jest najlepszym wyborem. Mam na myśli... Jesse, jak zawsze. Właśnie spojrzałem w przyszłość i wygląda to, że zagłosowaliście na mnie. I udało wam się wyjść. A skoro ja jestem geniuszem,
Możesz iść do domu! Yeah. Hunter, próbujesz zbyt mocno. Cholera. Nawet wiem, kiedy można zostawić notatkę dla Aleksandra. I tutaj zgadza się moja teoria, że jest ten sam charakter rozpiski w kuchni oraz notatki, która była pisana dla Aleksandra. Chyba, że to w ogóle był przypadek, a ja i tak to połączyłem. Kiedy ja odpoczywałam w kuchni, ona chciała pogadać przy jeziorze. Powiedziała mi, że musi posprzątać i że powinnam na nią poczekać. Zostawiłam ją samą, tak jak mnie poprosiła. I zauważyłam, że Harmonii nagle sobie pływa. A tu pojawiła się ci 5 minut później. Szmata prawdopodobnie próbowała powiedzieć mi, żebym odeszła, żebym mogła napisać tą notatkę. Nora, przestań mnie przeklinać, przestań kłamać. To ty powiedziałeś, że powinniśmy się tam spotkać. Powiedziałeś mi, żebym poczekała 5 minut, zanim wyjdę. Pomyślałam, że zaskoczysz mnie czy coś. O, Nora zostawiła notatkę. Otum, czy ty mówisz serio? Ile, dlaczego kazałaś jej zaczekać 5 minut? Nie kazałam i to jest oczywiste kłamstwo. Nie jest mi już nawet smutno, wal się o tym. Nora jest oczywiście zabójczynią, spójrzcie jak się wtórza. O mój Boże, Hunter, zamknij mordę. Dowodzisz tylko, jak tu jest psychopatką, broniąc jej. Nie musisz już jej bronić. Wszystko będzie okej. Jesteś teraz bardzo niemiła, panienko. Przepraszam. Nie jestem zbyt dobra w chronieniu siebie. Bo nigdy nie byłam na procesie, w przeciwieństwie od ciebie. Ja właśnie byłam na procesie, więc... Też nigdy nie byłam na procesie, więc... Otum! Czy ty nie mówiłaś, że masz doświadczenie na salach sądowych, kiedy tutaj dotarliśmy? Nie pamiętam. Nie sądzę. Cóż, a ja pamiętam. Denis Wielka Głowa! O, co to ci osuki? Chcesz wytłumaczyć się, jak nie jestem zabójczynią? Cóż... Na pewno dasz sobie lepiej radę ode mnie i teraz ona się całkowicie zmienia. Suki Palmer! Suki zabił, prawda? O mój Boże, przestań z tym durnym Sukim! To jest serio? Shhh, on mówi... Wow, Suki ma rację, oto mnie orzeć zabójczynią! Wow, szczerze powiem tak. To jest bardziej przerażające niż jakakolwiek mina, jakakolwiek zmiana głosu czy cokolwiek, co mogłaby zrobić. Dziękuję ci, Suki. Z tym nie można się kłócić. To jest... Wow. Boże święty, kolejne... Coś cudownego kolejnego w tym fangamie. Otum, to jest poważne. Nie możesz sobie żartować. Nie słyszeliście go? Może on był zbyt cicho? Suki, powtórz proszę. Przemówię za ciebie. Otum robi ten durny, głęboki głos, kiedy mówi za Sukiego, to jest śmieszne. Mamusia, Otum jest szczera. Ona nie opowiada kłamstw, nigdy nie robiła i nigdy nie robi. Mamusia mówi tylko prawdę. Mamusia nosi mnie ze sobą wszędzie. Zobaczyłbym, gdyby zabrała życie Glena. Mamusia lubiła Glena, dla niego. Dlaczego miałaby zabić kogoś, kto lubi? Pragnę krwi! Krwi! Okej, Suki, uspokój się troszeczkę. Nie musieli tyle usłyszeć. Okej, to jest... Co to do cholery? Myślisz, że jesteś w cyrku, Otum? All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. Może pragnę krwi, mamusia, ale mamusia Otum nie pragnie. Mamusia Otum zna tylko miłość. Ja nie mogłem zabić dla niego, ponieważ nie mam nożyka ani rączek. Jestem tylko małym sukulentem. O, Suki, jesteś więcej niż sukulentem dla mnie. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Dlatego chciałam z tobą uciec. Lepszym niż kiedykolwiek była Nora. Wiem, mamusiu, Nora po prostu cię używała. A teraz ona rzuciła cię, ponieważ nie byłaś już dla niej użyteczna. Ale na pewno... Ja nigdy nie mógłbym tego zrobić, bo jestem tylko słodkim, małym sukulentem. Wow, Suki! To szalone! Możemy rozłożyć już na Norę! Hunter, zamknij się, proszę! Nawet ona to mówi. Okej, to jest... Co do cholery? Otum, może nie mów za Sukiego. Yes. Tak, to naprawdę nie sprawia, że bardziej ci wierzymy, Otum. To i Hunter, który próbuje ochronić. Dlaczego zabiłaś?
Żeby usiąść ze mną? Mamusia nie zabiła dla niego. Ty zabiłaś dla niego. O tym, serio. Dlaczego? Nie chcę sobie radzić z tym gównem. Nie zabiłam go. Ty to zrobiłaś. Wiem, że to zrobiłaś. To jak się zachowujesz i sposób, w jaki zachowuje się Hunter i to, co powiedziała Nora o tym, że wydawałaś się ją manipulować, nie mam wątpliwości, że jesteś zabójczynią. Jeżeli masz jakikolwiek dowód, który dowodzi, że nie jesteś, to powiedz. No to nie tak działa. To właśnie wy musicie udowodnić, że ona jest zabójczynią, a nie na odwrót. To akurat głupie słowa strasznie ze strony Angeli, w sensie tej osobowości Angeli, nie pamiętam, co się za Marni? Oj, przepraszam, nie zwróciłem na to aż takiej uwagi. Moim dowodem jest fakt, że Nora skłamała o zegarku, żebym ja i Harmony... Suki, czy mówię za dużo? Suki to Ultimate Prawnik wychodzi. Ultimate Trawnik. Poprosiłabym o adwokata. Możemy już głosować, zabójca jest jasny. Chyba nie powinniśmy się śpieszyć z głosowaniem. Dokładnie, wciąż nie ufam Norze. Na pewno ma coś jeszcze. Julian, kto pytał? Nagle tak rzucasz się na Otum. Brzmi to, jakbyś próbowała wrzucić jej kłody pod nogi. Żebyśmy nie podejrzewali ciebie. Tak. Nie wiem dlaczego w pewnej chwili ją pocieszysz, a po chwili na nią wrzeszczysz. Chciałbym powiedzieć, ale wiecie... Pewnie byście się wkurzyli i powiedzieli, że kłamie. Cóż, teraz jestem naprawdę ciekawa. Nora, po prostu powiedz. Nie, nie. Musicie poczekać. To jest to, co dostajecie za brak szacunku, który dostałam tutaj. Brak szacunku. Kto to mówi? Jeżeli mam być szczera, myślę, że o tym to zrobiła. To co, ta cała szopka z Sukim przybrała mi ociarki od zawsze. O tym. Chcę, żebyś była z nami całkowicie szczera. Bez żadnego Sukiego i bez pytania o prawników. Co się stało? Co dowodzi, że nie jesteś sprawczynią? Cóż... Ja... Hello. Halo? Boże, co do cholery? Nora... Mój plan nie zadziała. Jestem wystarczająco dobrą kłamczuchą. Nie jestem tego warta. Nie mogę pozwolić każdemu umrzeć. Nora... Ona zmusiła mnie do pomocy w zabiciu go. Czy ty... Powiedziała mi, że się stąd wydostaniemy. Robiłam to tylko po to, żeby jej pomóc. Chcę po prostu wyjść. Chcę wyjść z moim najlepszym przyjacielem. Ale w sposób, w jaki ona mnie traktuje... Nie wiem, czy jesteśmy naprawdę przyjaciółmi. Wow. Cóż, co się stało? W zeszłej nocy ona kazała mi pływać z nią i z Harmony, żebyśmy miały alibi. A następnie o 12 my odeszłyśmy... I zachowałyśmy, jakbyśmy poszły do łóżek. Mam teraz zdenerwowana, ale... To musiałam zrobić, więc... Spotkałyśmy się przed domem i kiedy Glenn podszedł, złapałam go, zaczęłam mu usta. Następnie Nora... Ona cisnęła go w klatkę piersiową. Ja dalej przytrzymałam jego usta, żeby nie mu krzyczeć. Ona cisnęła go prosto przez gardło. O mój Boże, to było okropne. Trzeci była krew. Widziałam ból w jego oczach, jego życie. Po prostu uciekało. A Nora... Ona wydawała się mieć to gdzieś. Ona... Była całkowicie... Obojętna. To było takie złe. Płakałam przez ten cały czas. Sama rozmowa o tym. Łzy napływają mi do oczu. Hej? Co ci tak bawi? Widzicie, ona jest szalona. Przepraszam, przepraszam. To jest po prostu... wow. Nie mogę przestać się śmiać. Co za historia o tym? Haha! Ora, proszę przestań. Przestałam się, to koniec. A. Dalej kontynuujesz ze swoją małą historyjką. No dalej opowiadaj bardziej. Nora, przestań gadać, proszę. Bardzo się pogrążasz. Chyba jest coś jeszcze. Po tym jak Nora rozcisnęła... Byłyśmy całe we krwi. Chciałyśmy zejść do rzeki, żeby się umyć. I Hunter nas widział. No i proszę bardzo. I...
mogliśmy powiedzieć nikomu, więc Nora groziła mu z nożem. Przyłożyła mu go do gardła. Potem zebrała mu naszyjnik i powiedziała mu, że jeżeli komuś powie, ona zabije go i wszystkich tutaj. Potem nie rozerwała go, rzuciła na ziemię i zdeptała. Ciągle. O, zrobiłam to? Tak. Zniszczyłaś go bez zawahania. Hunter płakał. On podniósł kawałek po kawałku, ale był już zbytnio zniszczony, nie dało się go naprawić. Wiedziałaś, jak dużo on dla niego znaczy. Tak, to samo jak ty? Chwila, jak? Parę dni temu ja i Otum spędzałyśmy razem czas. Nudziłam się, więc poszliśmy pogadać z Hunterem. W skrócie, zabrałam mu naszyjnik, a on zaczął płakać i mówił nam, jak ważne jest dla niego. Oddałam mu go, bo poczułam, że jest mi go szkoda, ale tak. To było naprawdę niemiłe. Jesteś złą łobuzicą. Nie masz kompletnie hamulców. Zniszczyłaś Dotter po prostu, nawet po tym, jak on się przed nami otworzył. A, nie wierzę, że ona to zrobiła. Racja, jestem zła. A kiedy ja zaczęłam płakać, ona zaczęła grozić też mi. Powiedziała mi, że jeżeli powiem komukolwiek, to zrobi to samo z Sukim. Zniszczy jego doniczkę i rozwali go na kawałki. Czy Suki nie jest nietykalne czy coś? Tak, ona nie mogłaby zrobić takiego czegoś dla mojego dziecka. Mała biedny Suki. Nigdy nie mogłabym jej pozwolić, żeby go skrzywdzić. To jest niesamowite, ale ja już nic nie wiem w tym procesie. Ja dosłownie jestem jak taki osiołek, który ma przed sobą marchewkę i idzie za tą marchewką od punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu B, do punktu A. Nie wiem, kto to zrobił. Ja daję myślę, że to jest Otum, która próbuje teraz się bardzo mądrze z tego wytaraskać. Ale gdzie to jest Nora? Nie wiem, a może to jest jednak Harmony, a może ktoś jeszcze inny. Jestem już całkowicie... Nie wiem, ja po prostu nie wiem, okej? Okay? Nawet nie wzięłam go ze sobą na morderstwo, ponieważ nie chciałam, żeby stawiać zły przykład dla mojego chłopca. Mamusiu, dlaczego mnie nie wziąłeś, żeby zabić dla niego? Możesz mnie użyć jako narzędzia zbrodni. On już jest pod jej wpływem. To było takie przerażające, pomyślałam, że zginę. Okej. Prawie się dałem nabrać, aż nie zrobiłeś tego z Sukim znowu. Ha. Otum, czy brałeś pod uwagę rozwój swojej kariery komediowej? Ponieważ jesteś najzabawniejszą osobą, którą kiedykolwiek poznałam. Poczekaj, naprawdę? Nie, pierdol się, szmato. Tak, to cała historia całkowicie fałszywa. Ona zdała sobie sprawę, jak winna była, więc... Pomyślała, że woli skłamać o wszystkim, żebym wyszła na jakiegoś potwora. Nie mam dla ciebie już żadnego politowania, przerywie. Właściwie cieszę się, że zostaniesz skazana. Wow. Nora, może wytłumaczysz, jak ona niby nas okłamuje? Jeżeli mam być szczery, też myślę, że ona kłamie. Jej historia wydaje się być strasznie dramatyczna. Cóż, chyba popełnienie morderstwa byłoby bardzo dramatycznym wydarzeniem. Doświadczeniem, ale sposób, w jaki ona to opisuje, te wydarzenia, nie wydaje się być dla mnie realistyczne. Tak czy siak, wydaje mi się, że niektórzy z nas zostali poruszeni przez historię Otum i być może potrzebują trochę przekonywania. Nora, powinnaś być w więzieniu. Grożenie Sukiemu w ten sposób. Zgadzam się, panna Yates nie powinna być w społeczeństwie. Hunter i Otum nie zasługują na to. Nie wiem, komu wierzyć. Cóż, po pierwsze, zgodziłyśmy się, że oryginalnym celem był Alex, racja? W jej bajce, ona brzmi, jakby planowała zabić Glena od początku, co nie byłoby możliwe. Ja nie powiedziałam o tym wszystkim, ponieważ to nie było ważne. Ona też nie wspomina całkowicie o zegarku, o Brian Harmony i o wyrobieniu Angeli. Wiecie... Mogłabym kopać dalej w to, jak grupa jest historia o tym. On myśli, ona dosłownie próbuje przedstawić mnie jako psychozłoczyńcę. Ale na całe szczęście mamy świadka, który może oczyścić moje imię. Hunter! Gadaj.
Niestety Hunter będzie gadał dopiero w kolejnym odcinku. Myślałem, że to będzie ostatni odcinek, ale powiem wam, że ten proces tak nas targa, tak mnie targa, tak mną targa, że to jest niebywałe. Jest niesamowicie dobry. No i szczerze powiedziawszy, z każdym odcinkiem tego fangame'u zacząłem coraz bardziej ubolewać nad tym, że ten fangame nie został dokończony. O ile Daily Life i śledztwo są prowadzone po prostu dobrze, to proces jest po prostu majstersztykiem. Nigdy bym nie powiedział, że pierwszy proces w jakiejkolwiek zabójczej grze może być poprowadzony tak emocjonująco i tak bardzo niepewnie. Ja wiem, że to zawsze jest pewna niewiadoma, ale pierwszy proces mają to do siebie, że nie dość, że są często tutorialowe, jak w pierwszym procesie rompy pierwszej, to nieraz są po prostu... Jest tyle osób, że bardzo szybko te osoby są wyrzucane. Od razu, na przykład pierwszy proces rompy drugiej, od razu cała praktycznie sala jest oczyszczona z zarzutów, pozostają tylko parę osób, które poza tą salą były. Proces V3, też tutaj jedna grupa, tutaj druga grupa, coś tutaj nie pasuje, prawda? Od razu tak naprawdę 3/4 osób są wyrzucane z kręgu podejrzeń, a tutaj, okej, jest tak samo. Też właściwie większość osób zostało wyrzuconych, zostały 3 dziewczyny. Ale tutaj kompletnie wiadomo, kto to zrobił. Teraz już jestem prawie pewien, że to jest Otum, ale byłem przekonany, że to była Harmony, po czym byłem przekonany, że to jest Nora, po czym byłem przekonany, że to jest Otum. I teraz dalej jestem tam przekonany, ale czy na pewno? Wow! Niesamowity jest ten proces i naprawdę niesamowity jest ten fangame, ubolewam potężnie. Mam nadzieję, że kolejny projekt, nad którym pracuje twórca, będzie... wyjdzie i będzie przynajmniej ten samo dobry, jak nie lepszy. Jeżeli będzie lepszy, to będzie naprawdę cudo. Jeżeli będzie tak samo dobre, to będzie po prostu zajebiście. Tak czy siak, w tym momencie dziękuję wam ślicznie za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subika, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Zachęcam was gorąco. Wpadajcie też do opisu, gdzie możecie znaleźć wiele ciekawych rzeczy, takich jak m.in. link do mojego Twittera, TikToka, Twitcha, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku. Wpadajcie koniecznie oraz Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć kanał pieniężnie i przyczynić się do jego rozwoju takiego dosyć znaczącego. W tym momencie kończę odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku już w... sobotę, wiem, 2 dni przerwy, ale myślę, że wytrzymacie. No i w sobotę prawdopodobnie skończymy. Jeżeli by się okazało, że końcówka procesu jeszcze trochę zajmie, to będzie to tylko końcówka procesu. Jeżeli się okaże, że końcówka procesu będzie króciutka, już niedużo nam zostało, to wtedy prawdopodobnie zrobimy sobie ranking jeszcze w tym odcinku połączony. Jak nie, to ranking będzie prawdopodobnie w niedzielę, chyba że ten proces jeszcze będzie trwał 2 odcinki, co byłoby dla mnie totalnym szokiem. Chociaż odcinki nie są długie, zazwyczaj pół godziny, to i tak ten proces na razie wydaje się być bardzo, bardzo długi i rozbudowany. Niesamowite. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia już w sobotę o godzinie 16 i codziennie o 16 na kanale. Hej, pa, pa!